W tym wypadku zgłaszam się do Lidla jako do sieci, z której korzystam. Z tym po prostu jest to rozmowa. Jako osoba, która korzysta z sieci Lidl, osoba, która robi zakupy, mam Lidla koło domu, po prostu wykorzystuję ten kanał do tego, żeby porozmawiać i powiedzieć, no bo nie powiem pani przy kasie, żeby zmieniła to, co jest na półce, czy żeby ten, no to muszę się zwrócić do kogoś, to jest bardzo daleko, w związku z czym korzystam z kamery i mówię, że byłoby fajnie, gdyby sieć, która jest obok, z której korzystam, której jestem klientem, żeby posłuchała tego, jakim klientem jestem, znaczy jakich klientów ma. Może nie wiedzieć. Może się wydawać Lidlowi, że jego klienci są niewrażliwi. Chodzi o to, żeby powiedzieć Lidlowi, że ma wrażliwych klientów. Wtedy Lidl, jako super dobry biznesmen, zczai, że żeby mieć tych klientów, to trzeba ich docenić. Nie ma książek skargi zażaleń, przynajmniej wyszły z takiego użycia, w jakim były kiedyś. Więc jest próba kontaktu. Zwrócenia uwagi. Przecież wszyscy żyjemy. To nie jest tak, że też świadomość tego, że ja nie jestem doskonały, ja nie jestem święty, ja nie jestem oświecony. Ja też próbuję swoje życie zmieniać. Ja też próbuję podejmować decyzje, nie zawsze mi wychodzi. Jestem wegetarianinem od 12 lat. Do tego momentu byłem przedstawicielem mięsożerców i to takim tak narodowo-ludowo zgodnym z normą. W sensie, że to mięso stanowiło bardzo, mięso zwierząt stanowiło główną część diety. Ale nawet wtedy, bo to nie jest jakby jednoznaczne, nawet wtedy nie lubiłem cierpienia zwierząt. Wiesz, to jest prosta rzecz, czy lubisz cierpienie czyjeś, czy nie? Nie. Więc jeżeli przychodzi okazja do tego, żeby jakoś móc pomóc, żeby tego cierpienia było mniej, to zdecydowanie jestem na tak. W naturze rzeczy, przez to, że wszystko się łączy, przez to, że świat jest sprawiedliwy, że za każde nasze działanie, myśl, słowo, za każdą z tych rzeczy, za każdym zaniechaniem stoją konsekwencje. Są nieodwołalne.